10 rzeczy, które ty możesz zrobić dla biblioteki. Święty Mikołaj przyniósł ci pod choinkę dwie identyczne książki. Może zamiast trzymać je obie na półce, jedną z nich podarujesz bibliotece. Otwórz się na wspólne działanie. Zorganizuj z biblioteką wielki kiermasz i wymień się z innymi mieszkańcami książkami, podręcznikami, płytami czy grami. Zgłoś się jako wolontariusz do pomocy przy organizacji ważnego wydarzenia. Biblioteka zyska bezcenną pomoc, a ty nowe doświadczenia i umiejętności. A jeśli specjalizujesz się w czymś wyjątkowym, właśnie tutaj możesz dzielić się z innymi swoją wiedzą. Zaproponuj, że poprowadzisz spotkanie, prezentację, a może nawet cykl warsztatów dla młodzieży. Napisz na swoim profilu na Facebooku, że w bibliotece organizowane jest ciekawe wydarzenie. Jeśli ktoś ze znajomych będzie zainteresowany, biblioteka zyska rozgłos, a ty towarzystwo. Twoja biblioteka robi naprawdę wiele ciekawych rzeczy, ale nie ma strony internetowej, na której mogłaby o nich informować? Jeśli twoją pasją są komputery, możesz pomóc w jej stworzeniu. A może tak się składa, że od lat przyjaźnisz się z kimś, kto regularnie pojawia się na pierwszych stronach gazet? Zaproś taką osobę na spotkanie z mieszkańcami, oczywiście w bibliotece. Jeśli władze lokalne organizują debatę na temat polityki kulturalnej, przyjdź i zabierz głos. W ten prosty sposób możesz wspierać kulturę w swojej okolicy. Pokaż innym, że biblioteka to szczególne miejsce. Przyprowadź znajomych na pokaz filmowy lub dyskusję o nowej książce. Może biblioteka stanie się waszym stałym miejscem spotkań. Najlepsze, co możesz zrobić dla biblioteki, to przychodzić i korzystać z tego wszystkiego, co oferuje. Z książek, komputerów, przestrzeni i otwartości na nowe pomysły. I daj coś od siebie.